Cześć, siemanko, z tej strony Marcin Gaming i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak, to jest pierwszy odcinek na tym kanale tego typu. Więc zapraszam was na 10 faktów o Springtrapie. Springtrap to tak naprawdę morderca dzieci, znany przez fanów jako Purple Guy, ale jego prawdziwe imię brzmi William Afton. Niektórzy myślą, że Springtrap w Snuffa 3 i Snuffa 6 to inne osoby. I zwiastuje to tym, że mają inny wygląd. Mają totalny inny kształt ciała. Ale to jest mit. Nie wierzcie w takie głupoty, bo Scott sam potwierdził, że to jest jedna i ta sama osoba. Spring Bonnie i Fredbear to pierwsi animatroniki w całej historii FNAF. Te animatroniki mieli dwie funkcje. Jedna z nich to nam dobrze znana funkcja robota, a druga funkcja to jest funkcja bycie kostiumem, która nie jest aż taka bezpieczna, jak się wydawało. Gdy przejdziemy cały FNAF 3, widzimy tam gazetę, która informuje nas o tym, że Fazbear's Freight, czyli lokacja z FNAF 3, zostaje spalona. Lecz po podświetleniu gazety można zobaczyć Springtrapa, który prawdopodobnie przeżył pożar. Niestety Springtrap drugi raz nie miał już takiego szczęścia i no można powiedzieć, że drugi raz nie przeżył pożaru. Prawdopodobnie każdy myśli, że William Afton zabił piątkę dzieci w sprężynowym animatroniku Spring Bonnie. Lecz tak naprawdę to był kostium Złotego Freddy'ego. Wiemy to z piosenki It's Been So Long, w której dokładnie widać, jak złoty misiek sobie chodzi po pizzerii i wabi dzieci do safe roomu. Po czym nagle wychodzi z niego William Afton i zabija pięciu dzieci. Link do filmu macie oczywiście w opisie. Jak wszyscy wiemy, stał się nasz złoty króliczek symbolem mordercy dzieci. Przed wyjściem FNAF 3 widzowie myśleli, że Springtrap między nocami będzie przychodził do pudełka z animatronikami i udoskonalał własnego siebie. W tamtych czasach fani jeszcze nie znali imienia naszego zielonego króliczka, dlatego nazywali go Golden Bonnie, Spring Bonnie lub Selvage, co przetłumaczone na polski oznacza złom. Myślę, że Scott wykorzystał ten pomysł w FNAF-ie 6. W tej grze mamy ciekawy mechanizm zdobywania złomu z animatroników. William jest twórcą ciekawej substancji o nazwie Remna. Ta substancja pozwala na życie po śmierci. Jednak może, ale nie musi przestać działać po podgrzaniu. Każdy myśli, że William Afton to jest psychopata, który zabija dzieci. Ale tak naprawdę na początku historii FNAF-a dowiadujemy się, że on miał rodzinę. Tak, miał dwóch synów i jedną córkę. W trakcie historii dowiadujemy się, że jego młodszy syn i córka niestety umarli. William Afton jest właścicielem Circus Baby's Pizza World, czyli lokalizacją z FNAF Sister Location. On zaprojektował roboty, które są stworzone specjalnie, by zabijać dzieci, dlatego zabronił swojej córce podchodzić do Baby, ale ta córka nie słuchała swojego ojca i niestety stała się mała tragedia. Po przejściu w FNAF-ie Sister Location Custom Night Golden Freddy pokazuje się nam oto taka scenka.
duża część po zobaczeniu tej cutscenki pomyślała zaraz, że Michael Afton jest Springtrapem. Potwierdzało to, że Springtrap, ludzie myśleli, że to Springtrap, bo mówił takim robotycznym głosem, przedstawia się i kończy, przedstawia się jako Mike i kończy takim robotycznym głosem. Ludzie wtedy myśleli, że Michael Afton to jest Springtrap, ale pewnego dnia Scott Cawthon, twórca tej gry, sam przyznał, że zrobił to niechcący, że chciał tylko spowolnić ten dźwięk, to audio, ale wyszło mu takie robotyczny głos. Scott napisał, że nas bardzo przeprasza za ten mindfuck i za ten błąd, ale uznał, że to fajnie brzmi i zostawił. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał, że zostawicie łapkę w górę, subskrypcję i usłyszymy się w kolejnych odcinkach, więc trzymajcie się, pa, cześć, pa.